startujemy w finale ogólnopolskim już po raz drugi. Dwa lata temu byliśmy w Zamościu, teraz jesteśmy tutaj w Kielcach. Jest to bardzo ważny turniej, gdyż bardzo dużo dzieci bierze w nim udział, mogą przeżyć ciekawą przygodę. Jest fajna atmosfera, także tylko chwalić. Na jaki wynik liczycie w turnieju? Pierwsze miejsce, jak zawsze. Ile bramek strzelisz w turnieju? Nie wiem, zastanowię się. A ty? Ile bramek strzelicie w finale? Milion! A ja myślę, że się... Milion, górę, dwa. Przyjechaliśmy tutaj się dobrze bawić, żeby chłopcy pograli fajnie w piłkę, na dobrym boisku, na fajnym obiekcie. W tamtym roku w Mistrzostwach Polski na stadionie Zagłębia Lubin zajęliśmy 3. miejsce w Polsce. No chcielibyśmy co najmniej to miejsce powtórzyć. Jeszcze raz to? Pięknie. 15 lat miałem, wyjechałem do Krakowa grać, także wypatrzyli mnie właśnie na takich podobnych turniejach jak tutaj i wydaje mi się, że jestem żywym przykładem na to, że marzenia się spełniają i każdy z was tutaj obecny powinien wierzyć w to, co robi i przede wszystkim wierzyć w swoje marzenia.